1 czerwca, godzina 19.02. Niestety drobne opóźnienie. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów technicznych, ponieważ coś tam się widzi dzieje. Amerykanie coś knują ze swoimi serwerami. Tak więc witam was. Dobry wieczór. Maciek Makuła z tej strony. To jest Max Payne 3. No to zanim się zanurzymy, kilka słów takich objaśniających. Wersja jest spolonizowana, czy właściwie przetłumaczona na polski kinowo. Mamy napisy plus oryginalne głosy aktorów. Dajcie znać w trakcie tego wszystkiego, czy nie jest, nie ma problemów, czy nic się nie przekrzykuje. Ustawiłem głośność tak, by jakoś, no zarówno, żebym się ja mógł wygadać, jak i Max. To jest niestety gra, gdzie, no tutaj jestem zwolniony z roboty, bo Max wszystko komentuje. Optymalizacja, nie było żadnych problemów. To jest jedna z najlepszych premier Rockstara, muszę przyznać. Nie użerałem się z tym social clubem, gra się zainstalowała od razu. Szybciutko, zwinnie. Co jeszcze jakieś, potem jakieś rzeczy związane z połączeniem się z serwerami, zarejestrowaniem jej, absolutnie bez problemu. Grafika, no jak widzicie, rozdzielczość jest, jak ona się ładnie nazywa, taka strumieniowa, 3720p, wszystko maksymalnie wysokie, oprócz, co ja tam wyłączyłem, ten antyaliasing, taki no, hardkorowy, oraz synchronizację pionową. Co dalej? Sterowanie oczywiście myszka, czyli wracamy do korzeni. No i chyba tyle, co tutaj można było ważnego pozmieniać. Jeszcze zobaczymy rozgrywka. Co tu jest? Kolory celowników, wskaźniki zabójstw, śledzenie celu. Ciekawe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obrysy przedmiotów wyłączymy, spowolnienie przy celu. To pewnie jakieś zabawy. Efekty złotej broni. Nie mam złotej broni, jeszcze nie odblokowałem, więc nie będziemy się nią bawić. Jest tryb wieloosobowy. Mogę wam część pokazać, jak to już funkcjonuje, bo tu kilka rzeczy zwróciło moją uwagę. Jest na przykład LAN. No i to jest to, co zwróciło moją uwagę i to jest wszystko. To sobie sprawdzimy kiedy indziej. Czy muzyka w menu z pierwszej części Maxa? Znaczy to motyw główny Maxa, więc ciężko jakoś mówić o tym, że to tutaj podrabiają. No to w końcu Max Payne. Tu mamy wiadomości. No tutaj proszę, można zagrać z pracownikami Rockstar, można do nich postrzelać, jak się ich nie lubiło, zemścić się za optymalizację. Jest jeszcze coś, co nazywa się trybem zręcznościowym. Nie wiem, co to jest. I rynek usług, który jest pusty jak na razie. To pewnie Rockstar będzie nam sprzedawał dodatki. No Rockstar sobie nieźle wszystko uknął. To co, zaczynamy, nie? Jedziemy od początku. Tam ja przegrałem pół godziny na początkowym streamie. Mam nadzieję, że niewiele osób to oglądało. Będziemy mieć taki komplet doświadczeń związanych z Maxem. Ruszamy. Jeszcze nie będę w ogóle wcinał w te wstawki. Dajcie znać, jak głośność, czy śmiga, czy jest fajnie. No tak, poświęcenie. Aha, i gramy na trudnym poziomie. Ono jest bardzo fajne. Tutaj gra jest wymagająca i póki co mi się podoba. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on, get on with my life. Yes, absolutely. Said it was a long time ago. Let it go, seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm
excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life, just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny, ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. W ten sposób zaczynało się w ogóle gra, jak się uruchomiła, tak wam tyle powiem już. I dla mnie to jest bomba, mi się podoba te wszystkie prace kamery i te tutaj efekty. I gra jest krwawa. So I become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. No właśnie, jest podane, że São Paulo. Ja gadałem z dury. I arrived in São Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name.
who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. Zaraz poprawię wszystkie kwestie głośnościowe. I was working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. No i dobra, zobaczcie teraz grę w praktyce, a póki co walki są ultramiodne. To jest taka sekwencja samouczkowa. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Praca kamery, ujęcia, miazga. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Max po staremu się rzuca, celuje w główkę, drugą główkę i goście ładnie się rozkładają. Okej, zrobmy te kwestie techniczne, żeby zobaczmy tylko tych parę rzeczy, żeby wszyscy pod 360 mieli wszystko w porządku. Czy da się zwiększyć napisy? Niestety nie. I to widzę jest takie sobie. Jeszcze tutaj zobaczę, rozgrywka, rodzaj celowania, celowniki, wskaźnik zabójstw, śledzenie celu. No i jak widzicie, gra sobie strasznie sama też. Tutaj reguluje, nie ma poszczególnych, jest po prostu ścieżka dźwiękowa i muzyka, nie można tego jakoś rozdzielić. Dam to wszystko trochę głośniej, najwyżej mniej będzie gorzej słychać i tyle, żeby nie było problemów. O. No i wracamy do zabawy. Max się po staremu podnosi broń. Podoba mi się to, że przy drugim przechodzeniu gracz nie uczy nas samouczkami, więc wszystko będę tu musiał sam ogarnąć. Okej, gdzie te ziomy się podziały tymczasem? Nie wychodzą tak głupie jak ostatnio. Aha, i to jest piękne. Trzeba uważać, jak się rzuca Maxem. Bo można nieźle wyrżnąć i to się nie wesoło kończy przeważnie. Ostatniej chwili, bo to niestety już zdrówko mi w ostatnim naboju zeszło. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Na jakim gram poziomie? To jest poziom hard. Są jeszcze dwa powyżej tego. She was out on one of the balconies, and I hoped not about to be thrown off it. It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. No i Max swoje potrafi. Zwróćcie teraz uwagę na te detale związane z jego
zmoczeniem się, że tak powiem. Nice work. Hey, you need a hand? No, you. Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Ta praca kamery tutaj na takich reportażach strasznie fajna. Trzepie się, ale tak nie denerwująco. The elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where you gone? No i teraz można sobie dłużej poleżeć na ziemi, co więcej, podczas tego leżenia coś tam zrobić. No i to przyczajanie się w ścianach robi, przy za ścianami. To nie są takie girsy znowu tandetne. Tak girsy lubię oczywiście. Oj, Max cały czas jest mokry. Świetnie wyglądają, zwróćcie uwagę na ten jego garnitur. No, musiałem go podziurawić, bo już mnie nieźle zamotał. No i mokry Max kontra te łebki, bo to nic ambitnego z nich nie będzie. Jest strzelanie na oślep. Nieskuteczne, ale fajnie tańczą podczas takich operacji. No i jest ta euforia. Tak mam nadzieję. Teraz zwróćcie uwagę, jeśli nie oglądaliście innych materiałów z niego, jak on się fajnie zachowuje, kiedy trzyma sobie broń, taką bierze dużą. To nie jest ta gra, w której postać wyciąga spluwy z majtek i nie wiadomo... O! Zwróćcie uwagę teraz te zwolnienia. O! Rana wychodzi, wchodzi... Bajka. No, wstawaj, Maksiu. Czy pogram w multi? Tak, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zrobimy singla. Oj, tu jest chyba coś ciekawszego niż tamto. Poczujemy się jak Frank Mauer. Chociaż w sumie czemu nie? Przeładujemy. O. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive, almost as much as I did. No i typowe dla Maxa Matrixowe strzelanie. Mnóstwo wrogów, biedny Max zmienił mi broń, podła bestia. Kulką po kulasach. Tłumaczę, mają tutaj zawsze poczucie humoru. Rękodzieło. Franz Maurer, przepraszam, oczywiście, Boże, Frank. O. I efektowne wykończenie. Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. I te przemyślenia Maxa są kochane po prostu. Spokój. Ktoś tam pyta, co to? O. To jest oczywiście Max. Przeładowanie. Fajne rzeczy robi takie... O, jak pięknie siadło, zupełnie niemierzone. No scope. Tak, olałem zdjęcie do zbadania, przepraszam. Trzeba się rozglądać po etapach w ogóle. Tak lecę już, bo to ten sobie etap rozegrałem. Okej.
piękne trafienie w prawe oko. A samochód skryptowany, ta gra jest liniowa, no ale taki był Max, no ktoś nie chce chyba GTA, prawda? Nie spodziewał się GTA po Maxie Payne'ie. Mr. Bronco! Okej, prezesa uratujmy i chyba wszystko dobrze. Detale najwyższe, mówiłem na początku, ale nie będę się już powtarzał. Słuchajcie uważnie. O Boże. Jeden. Max wrócił. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come with me. Just come. It's okay. Just stay. Hey, what's that? Tutaj piękna praca policji, dobijają rannych. Fajny jest motyw taki, że Max nie zna języka. Dlatego widzimy te napisy tak, jak on to odbiera. Ja też nie znam bodajże hiszpańskiego, więc... Z portugalskiego. No i pewnie wy też, niektórzy. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. No i tak Maxik kończy. No to w sumie nie dziwota po tym, co przeżył przez te dwie części poprzednie. A couple of days later, it was back to work. Ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Max rządzi ze swoim podejściem do życia. Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. Well, it's horrifying. Did someone say Buzzkew? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Saúde. Tam są pytanie, czy wiem, które studio Rockstara to robiło i nie wiem niestety. I love this place. I love this view. It's a real chill place to hang, you know?
do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Weeky, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. I would have called, okay. But you know how this didn't want it to bother you. Hey, Marcel, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh, yeah, I know Anna. Zwróćcie tylko uwagę na Maxa, jego podejście. Jeśli nie lubicie tej muzyki, on to zaraz kupi wasze serca. This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub. Listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home. I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Oh, ah, my nigga! Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. No i płynne przejście od filmików do akcji, które Rockstar reklamował i to prawda, tak to działa. O, stary dobry Max. Okej, kilka rzeczy jeszcze. Ja dam minimalnie teraz ciszej. Nie mogę tego niestety płynnie zmieniać. Twitch nie pozwala mi tego robić. No to jest wtopa systemowa, widzę. I myślę, co tu jeszcze poprawić. Ja oczywiście nie będę przewidział żadnych filmików, bo to taki jest urok tej gry. Ona jest właśnie fajna, bo jest przegadana, jest dużo, czy nie przegadana. Jest taka filmowa, no, dlatego nie ma, są tutaj nieinteraktywne wstawki i mnie to absolutnie bawi. No i to jest gra dla fanów jedynki, tutaj nie można jej nic zarzucić, znaczy właśnie... Max jest takim wymiataczem, rozgrywka jest wierna ideałowi, tylko w nowej formie.
The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. Więc tak, jeden pan żegnamy się z nim i drugi pan... Zastanawiam się, czemu Max się pokłada w niektórych momentach, ale to chyba tak ma być. Muszę sobie posprawdzać, co to może zmienić. Czy gra korzysta z DirectX 11? Czy widzę, że ktoś nie był na początku filmiku, gdzie pokazywałem. Oczywiście, że korzysta z DirectX 11. Zbadaj zwłoki Claudio. Tu jest dużo takich rzeczy, które ja przegapiam, a nie warto, a warto tutaj się rozglądać. Poor bastard's name was Claudio. I found out later he was a pretty big shot soccer player for the Galatians. Some nearly superstar just back from Europe. The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now is the one he'd be leaving in. Ech, no i tak to jest. Czy twarzem skomentował. Okej. Ktoś jeszcze? W ogóle są paleniska. Okej, panowie z... Finałowe trafienie. Goście się rozkładają. I tak, Max jest takim, tam ktoś się bulwersuje co do piłki. Max jest takim typowym Amerykaninem. No tutaj trzeba teraz, no widzicie w kogo uczucia wpakowaliście. Max nie przepada za piłką. Będzie kilka takich scen, kiedy on to demonstruje. Chociaż nie tyle nie przepada, co nie rozumie zupełnie. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, no, no. Stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out of there. They went that way into the lounge. Come here. Go. Get up. Get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. Son of a bitch. Oh. Teraz tak, prawda, trzeba użyć tutaj tych painkillerów. To, co mi się strasznie podoba, to jest poziom trudności. Tutaj zdrowie się nie odnawia. I trzeba szukać sobie apteczek, czyli właśnie tych prochów, które Max zażywa i które wpakowały go w taki stan, a nie inny. Znaczy, tam ciężko mówić o jednym czynniku. On nie wesoło miał w życiu, jak znacie jedynkę i dwójkę. Jest taki spokojny, właśnie taktyczny... O Boże, jak padają biedni cywile. Coś tu jeszcze żyje najwyraźniej tak, bo gra spowalnia, kiedy atakujemy ostatniego przeciwnika. Uwaga. Boże, jak to się stało? No nic, to widzicie, tutaj macie przykład tego, że nie ściemniam w tym poziomie trudności. Czuję się głupio w sumie, sorry za takie patopy. No, urwanie głowy. Okej, to są cywile, tam jakiś pajac... przestrzelił gościa. Czy Max ma schizofrenię? Ja nic nie wiem, ja w to gram pierwszy raz, więc proszę tutaj nie zadawać takich pytań. Ach, to żem se skoczył. Jak on przywali głową, co mu się może zdarzyć, to no. To mu zdrowie spadnie. Więc jedna kulka taka celna na tym poziomie trudności Maxa zabija i trzeba naprawdę uważać, przez co gra jest wymagająca i lepiej smakuje. Okej, tam był Hedzik. Gdzie w tej grze jest Mona? Boże, ona będzie miała być jakąś starą babką, więc nie wiem, czy jest sens ją tutaj umieszczać. Więc ile Max ma lat? Oho, 1000 naboi już wystrzeliłem w czasie mojej krótkiej gry. Och, się ładnie złożył, ale żyje. Więc to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje. Tu mamy drobnego... O, Buga, tam widzieliście, że Max źle celował. I tyle. To był inny delay, który nie potrzebowałem. To nie wyglądało dobrze. Prawie straciłem żonę swojego szefa raz w tym tygodniu.
Now I was giving them two for the price. Okej, trzeba się rozejrzeć za painkillerami. Na szczęście gra nas nie popędza, więc może coś tu jeszcze będzie. Tu są strasznie ładne shadery i oświetlenie. To jest dokładnie ten sam silnik co w GTA, tak podejrzewam, czy pewnie jest przepoprawiony. I wypada nieźle. Zobaczymy, czy tu będzie przejście. O, no i proszę. Część rewolweru. Czy mogę zepsuć konsoletę? Much as I like to indulge in self-reflection, this wasn't the time. Oj, 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 żeby Max teraz mi tu nie przywalił jakoś. No i pięknie, dobra, ale mam prochy, więc i zażyję. Dwa pistolety. Ja nie lubię tego trybu. Oglądałem ostatnio jakiś tam... Znaczy, Graham Perez zrobił ten fajny wywiad z kolesiem ze strzelnicy i tam on mówił, że to jest nieefektywne i w ogóle bez sensu. Dlatego nie lubię tego, ale nie ma sprawy. Możemy teraz pobawić się w takiej coś. Tu będzie świetna scena, bo do tego momentu doszedłem. Don't shoot, por favor. You an American? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Anders Stettling. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No. No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco? You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. Oh, I got a girl at college in Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? No, no, that's all right. Oh. Sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. Dialogi są boskie. The ex-cop, give me a break. Jeszcze ten komentarz Maxa. Ja oczywiście żartuję z tym gościem ze spływami, ale mimo wszystko lepiej się celuje tutaj też jedną bronią, tylko jak się ma jedną broń. Oczywiście gra jest realistyczna do bólu, widzimy tabletki, plakaty z króliczkami. Jest fizyka, jak widzicie. Zaraz tam posprzątamy u chłopaków. Podobno jest achievement, jak się przestrzeli wszystkie patelnie, więc zaraz to zrobię. A co sobie mam nie po ten? Tyle mogę mieć radości z pracy w kuchni. Ach. Swoją drogą, zwróćmy uwagę. Strasznie ładnie przeładowuje ten rewolwer. Spoko, Max, spoko, tylko tutaj achievement. Chcę sprawdzić, to sprawdzę, czy ktoś mnie strollował. I ostatnia jakaś... Uwaga. No nie, nie ma achievementa, czyli przegapiłem jeszcze coś. Jeszcze chochle trzeba nie pozrzucać. Nie, to kiedy indziej tu przejdę. Dobra, nie psujmy zabawy, tam ludzie czekają, od się bawię w kuchni. This crew was starting to look a lot like friends of the gate crashers at last week's party. These guys had some real issues with the Broncos. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Może przywalę głową. I areny są świetne, w sensie te miejsca akcji. Zachowanie przeciwników. Chodź, Max, chodź, pokaż. O Boże. Rewolwer to nie jest najlepsza broń na takie okazje. Jeszcze jeden makołek. O! Świetnie przysiadł. Animacja, no nie jest perfekcyjna, nie? Tu widać różne takie małe błędy, jak to w grach, ale niektóre akcje wypadają tak poetycko. Po prostu Mickiewicz, jakby żył, to by napisał, nie byłyby stepy akermańskie, tylko jakieś tam lądowania Maxa, albo... No nie, pewnie jakoś ładniej by to ujął. Ach, winda. Nie sprycować Maxa, będę się starał. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight.
I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. What a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a better class of psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Now, I had a ride to catch. I zaczynamy fajową scenę z helikopterem. Ci goście wiedzą, jak z prostej sekwencji celowniczka zrobić coś grywalnego. Zobaczcie sami zaraz. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just the guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Oi, olha! Look, there they are. Come on, quick, get after them. Are you crazy? Can't just leave her. Max, you gotta do something. Come on, get the rifle back there. To jest sekwencja, którą na początku skopałem, więc mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. Head i kolega, który tam trzyma naszą zakładniczkę, też head. Liniowa czy nie? Czy to wiadomo, że jest liniowa, przynajmniej zrobili z tego tak fajne sekwencje, że wow. Pościg za takim celem, my tu się bawimy. O. Ta gra pokazuje, jak dużą rolę odgrywa animacja. Jakby oni po prostu padali jak ciołki, to byłoby nic ciekawego. To jest blondynka, czyli dobra siostra, brunetka. Boże, ma jakieś trafienie. Niestety gra się nie ustrzegła błędu na twarzy. Ejże, Rockstar. Tam ktoś cwaniakuje, żeby podbiegł do helikoptera, ale jak podbiec do helikoptera? Ta gra się stara być w miarę realistyczna, jeśli chodzi o takie ustanowienia. Nie, to nie jest, kurde, Battlefield, że klika F i postać się pojawia w helikopterze. To jest ciężko odrozegrać. O, kroczo, shot. No Boże, ty człowieku, kurde, niezniszczalny. Max, przeładuj dobrze, co jest grane, czemu nie przeładowałeś? Marnował mi cały bullet time. Och, tam realizm, Boże, taki w sensie, no... Doszedłem do sekwencji z rakietą, więc tak. Tak, makijaż a la zombie odnośnie tego, tam wyglądała pani. Okej, zaczynają się zabawy, Max, mistrzostwo. Ta aranżacja tych scen, choreografia walk jest świetna. Więc... Nie tylko Just Cause 2. Goddamn army of these goons. Clearly somebody wanted these girls bad. Or maybe they just assumed the Bronco security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was who should have paid more attention in flying school.
Either way, I needed to find Giovanna before they... Okej, teraz na piechotę. Ciała się ładnie tutaj poruszają. Można bezcześcić zwłoki dla tych wszystkich koprofili. Ojej, ja nie mam w ogóle apteczek i już jestem nieźle, nie, na niezłym wymarciu. Rewolwer się nie sprawdził, potrzebuję coś lepszego. Jest jakiś... Boże, wszyscy mają rewolwery. Jaka bida w tym São Paulo. No i to jest realistyczne. Tam się trzepialcy. Ja tutaj łykam wszystko, co mi tak raseruje. No mi trafiła idealnie w mój gust. Jestem stary, Max jest stary i się jakoś zgrywamy. No, więc tutaj za jakieś takie tam... To obraża Maxa. Ban. Tak. za takie hasło rozpromuje. Ty draniu. Jak mogłeś mnie tutaj tak położyć w ogóle? Nie wstawaj. No, Max, rzuć jakimś tekstem, żeby nie było, że zabieram tej roboty. Krwawa łaźnia. Po kostkach teraz. Było tutaj się pakować, zamiast zostać sprzedawcą arbuzów. Albo grać w Call of Duty, czy tam właściwie brać udział w Call of Duty, bo tam była miejscówka w Rio de Janeiro. Tak. No, okej, koleś wymieciony. Po kostkach, zawsze chciałem to robić. Za dużo Terminatora. I teraz dobić jakoś ładnie. I co masz w głowie? Przeładuj, Maxik, teraz wstajesz. Może już zużyłem wszystkie apteczki. Niedobrze. Ej. Boże. No i jest walka na krawędzi. Kurde, niedobrze. Co mi się tylko podoba, strzelba... Lepiej nie. Tu się liczy precyzja. To ma być realistyczna gra. Od kiedy Max Payne jest realistyczny? Na litości. Okej, okay, zgon. Za co? Który to zrobił? Wypas skudy. Plus jest taki, że przynajmniej gra rozpoczynam z pełnym zdrowiem po tych checkpointach wgranych. Więc teraz ostrożnie. Okej, jeden padnięty. Jaki grubas, jak kurczę wytrzymał dwa trafienia. Więc jedyny plus takiego... Zaraz, kto tutaj do mnie ładuje z przodu? Pewnie ty się ukryłeś wcześniej. Boże, to tak, to... Zaraz, Max, co jest grane? Co cię tutaj męczy? Ech, będzie śmiesznie. Zwróćcie uwagę na ślady po kulach na łusce. Nikogo nie widziałem. Okej. Więc tam jest gość. To pewnie on tutaj wszystko zniszczył. Zniszczył moje, w sensie, piękne przejście. A ostatnim razem było prościej. Więc zaczynam podejrzewać, że to może jest jakieś losowe rozstawienie przeciwników w tej grze. Czy w grze jest snajperka? Ja nic nie wiem, a dopiero w to zacząłem grać. Okej, okay, tu było jakieś zło. Ja się tutaj strzaję od razu. No nie ma nikogo teraz. Skąd wy ci przychodzicie, złośliwcy? Okej, okay, apteczka po raz pierwszy. Dobrze, że tam brzuszek wystawał. A, ktoś tam mówi, że poziomy coś można zmienić w menu. Ja wiem, ale nie chcę. Mi się ten poziom satysfakcjonuje. Trzeba myśleć, w sensie kombinować, jak tu ich pozachodzić. A wymiany ognia mi się strasznie podobają. Okej. Okay. Niech się któryś tylko... Skąd? Tam jest. I żyje. Albo i nie, no już tam nie wiem. Okej, okay, ostatnia apteczka. Max. No i przeze mnie Max popada w jakieś tam problemy. A wyrzucił to opakowanie. No nic, Maxiątko, biegnie. Nie ma wybuchających beczek. A nie ma, proszę, realistyczny. Nie ma product placement. O, Max nawet próbuje otworzyć niektóre drzwi. Okej, okay. Strzelają. No, może już nie mogę wytrzymać z tobą. Leżeć. Okej,
Nie. Okej, okay, przepraszam was. Teraz będzie ładnie. Pokaż szczelby. Pokażę zaraz. Spokojnie myśląco, bez lamienia. Więcej używać umiejętności Maxa. Okej, Max, nie pokładamy się. Znaczy, to wszystko moja wina oczywiście, ale... Okej, dostał mój zabójca, mój oprawca. Nie doszły. Jak niewesoło. Jak mnie tu tępią w ogóle. Co się dzieje, Max? Zawsze jak na żywo, to nagle takie wtopy. Że to pachnie GTA 4. To jest jakieś porównanie ciekawe. No mi się to podoba. Ja strasznie lubiłem Wymianę Ognia w GTA 4. Boże, no i znowu, kurde, jedna kula i mnie zabije. Czy jest tu jakaś apteczka? Zagraj na poziomie łatwym. Tak, tak, tak. Coś po prostu tutaj, coś jest nie tak. Coś się zmieniło. No, spadł przynajmniej wreszcie, więc to jest, nic tu nie jest skryptowane, czyli reżyserowane. Okej, mam tylko tak, 6 naboi, naraz. I zgon. Okej, ostatnia akcja, jak nie, to zmieniam poziom trudności na chwilę. Wywal rewolwer, wejść automat. Tak będzie. Nienawidzę rewolwerów. Jaki to jest zła broń rewolwer. Nie ma zwykłych pistoletów niestety, bo tutaj gdzieś, czy są, te nie mam teraz pod ręką, znaczy się. Okej, okay, dwa te. Tu są dwa ziomy. Boże, Max się walnął w głowę przeze mnie. Okej, okay, i teraz tak, lot nad kukułczym gniazdem. Co gorsze, podczas przywalenia w ziemię goś nieźle przywali i straci zdrowie. Okej, okay, tak to trzeba było zrobić. Okej, okay, podnosimy się, to jest kurde leżenie jak na treningu, że po padzie człowiek leży zamiast się ruszać. Jest jeden ze strzelbą. Dwa painkillery. Dobra, ci posiekani. Ten posiekany. Została jeszcze lama ze strzelbą. Jak będę ginął, grałem pożyczyć apteczki? Co to za czary? Przeżył, czy się wbił? Ech, Max. Max, Max. Ok, jedna apteczka, kupa zdrowia. Powinno być dobrze. Dawaj bullet time'a. Właśnie mam wyczerpany totalnie. Użyję jak będę... Okej, okay, idzie tutaj zło. I zawsze zdążą strzelić pierwszy. Kurde. Niedobrze. Skonstruowali przeciwników, którzy są wymagający. Człowiek za dużo grał w te głupie strzelanki, gdzie same na przykład z tym całym ketchupem, który się zmazywał z oczu i koleś znowu widział. Maxi przodi, boże, koleś przeżył w ogóle. Ale muzyka, atmosfera, jakże to, masz za karę. Celowo tam się rzucił, ale to mi pasuje, w to mi graj. Okej, okay. Proszę. Nie próbujcie żadnych sztuczek. Tak daleko jeszcze nie doszedłem podczas tej failowej, czyli porażkowej rozgrywki. Gdzie granaty? To jest początek gry. Mają wszystkie od razu bronie. To jest, pamiętajmy, że to jest mimo wszystko gra, więc nie mogą tutaj nam sprzedawać najlepszych patentów.
Nie mogę, wsiekam mu wszystko w tą czaszkę. Urodzona... Nie wiem, co oni tam mają, czy mają matki w ogóle, nikt cię nie pozna. Tyś zostań, zostań. Max, wstawaj. Ach, pięknie, dobra. Strzelam na ślepo, nie ma co ryzykować. Czemu Max ma ketchup na plecach? To nie jest ketchup! Nie chcę tam... Okej, okay. Na krótkie dystanse przyda się strzelba. Ho, 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 masz, zły człowieku! Nie kryję radości. O, przeładuj, Maxik. Może czuje się to jak... Wiem, co on czuje. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second. And if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. Ach, ja też będę miał kiepskie oceny. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that's why we got along. Hej, tu się warto rozglądać. Boże, ja zapomniałem. A tu coś leżało. It was Giovanna's necklace. I had to hope the rest of her was still intact. Ech, I had already wasted enough time. If I had any hope of saving her, I had to move now. Dobra. Giovanna! Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? What, do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? I had to make a quick detour. He's fine. He's right there. My God, it's Kaul! Giovanna! What are you doing? Giovanna! Hey! No, nothing. Go. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passos was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Czuję się jak on po tym lamieniu. To jest dobra postać, można się z nią identyfikować. Ale nie przerywam teraz. Max, czyń swoje. Tego nie róbcie w domach, dzieci. Nie wolno popijać leków alkoholem, przeważnie. Jaki emo, nie, Max nie jest emo. To jest bohater taki z nurtu noir. Nie, skaleczył się. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them... We all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy. Nigdy nie byli w Polsce, teraz się rzuca. W Polsce jest gorzej. Business right way, but that's not always possible. Kolejna gra, z którą się można zidentyfikować. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. No idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. No i świetne miejsce akcji. Stadion. Prawie jak Duke Nukem. Hey, what's that
dai parado, filho da puta! Here they come. Bota essa arma no chão! Hey, put the gun down, put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido! Me mostra o dinheiro! What's he saying? Open the bag, show me it's full of money. Tak, Euro 2012. Tak to wyglądało. Depressa, porra, depressa. Easy, pal, easy. Vem. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. No i robi się ciekawie. Jak zawsze wszystko bierze w łeb. I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. All right. Let's go. There's got to be a first aid kit around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Tak, ktoś pytał, I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. God damn it! Och, Maksik, Maksik, Maksik. No i tak, ktoś pytał o snajperki, są tylko, no, nie z tej strony. Czy ci piłkarze to prawdziwe mordy? Bardzo dobre pytanie, pewnie nie. At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. No i zaczynają się sekwencje majaków. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. No i idziemy. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites round town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this. Pierdolnik, strasznie ładne słowo. Max jest bardziej polski niż wielu innych bohaterów. Narzeka na emeryturę. Służba zdrowia teraz nie pomaga. Strasznie mi się ta gra podoba. Fajny bohater. Tak samo jak był Solid Snake w MGS-ie 4. Czy tu były klapeczki? Nie mogę obrócić kamery, ale mogę. Papcie były słodkie. Wow. Looks like I missed all the fun. You see there, grandpa? Come on. Getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. No i pamiętajcie, Max nie lubi piłki. To jest Amerykanin. Careful, my friend. That's blasphemy in this town. Właśnie, Maksymilian Bolewicz, ładniej niż bolesny. Okay, bro. Sandamandmans to wymyślił. Whose idea was this anyway? Sandmanam Dynas, przepraszam. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Okay, Dr. Queen w akcji. Here we go. Put the sleeve up, come on. All right, don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them. Otherwise, Fabiana, she won't come back in such good shape. Caralho, mano, não faço ideia, foi uma cilada, cara. Nós precisamos sair daqui, vamos vazar, vamos, vamos. Onde é a saída? Come on, come on. No. Eu sabia
Jeśli ktoś teraz doszedł, bo widzę, że chyba liczba zwiększyła, to witajcie, Max Payne. Max Payne teraz w São Paulo robi za ochroniarza. Ogólnie wszystko skopał, tak jak moje gameplaye trochę, w sensie to tak wychodzi, jak nie wychodzi. Ech, byliśmy teraz zanieść kasę. I to nie wyszło, pojawiła się trzecia strona konfliktu. Za zakładnika kasę zanieść. Okej, nie wytrzymał, żeby strzelać. Boże, już prochy muszę zażywać. Okej, zerwał. Na ślepo nic nie da, podejdę do nich chyba z tamtej strony. Czas się rzucać jak na maksa przystało. O, kurde, tak się bawię w jakieś realistyczne tutaj akcje. A tu trzeba po prostu nawalać. Tam chyba jeszcze jeden funkcjonuje. Tak. Okej, niech wyjdzie. Niech wyściubi. Co jest? Nie mam amunicji. Nie, nie w takim... Najsmutniejsza rzecz, jaką widziałem. Jak do tego mogło dojść? Ach, tak, poczekaj, aż skończy mi się ammo, jak mi się skończyło ammo. Nie, chłopy, za dużo czekałem, ale chciałem się wygadać na pewnym momencie. No, tutaj nie przyjaźnić się z nimi. Rękodzieło, strzały w ramię, celuję w ramię, jestem takim dobrym gościem, nie chcę ich zabijać. O, dostał, pięknie jeszcze, tam mina taka skwaszona, no. Strzelby dobrze robią. Teraz tak, pistolet z normalną ilością amunicji, nie rewolwer. Tutaj na razie, z tego co widzę, przynajmniej jeden strzał, broń zabija, więc nie ma problemów. No tam, no sorry, Boże, to się... Jak wszystkie ściany obłuka mnie to co trzeba. Na jakim poziomie się gra? Mówię, się chwaliłem, że gram na hardzie, to jest prawdziwa gra teraz, wymagania i fajnie. A są jeszcze dwa wyższe. Good job. Just another day at the office, huh? Should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Where the hell's he going? Okay, przygotuję strzelbę. Krótki. Boże, Max. Strzelba. O, jest ten koleś, który wziął kasę, ale nie ma kasy. Trouxemos o dinheiro! Wie jak zadawać ból. Trouxemos o dinheiro! No i co powiedział? Max nie zna angielskiego, portugalskiego, ja też nie znam. Ja go specjalnie nie zabiję, ale tutaj lubię... O! Nie lubię się wczuwać w grę. Nie będę zabijał kogoś, kto może mieć informacje. Kurde, świetna ta scena jest w ogóle. Jak on fajnie zagrał i w ogóle. No shit. Now meet the brave. The world is a battle, não sei mais do que isso, homem. Precisa de um médico. Eles são policiais? Eles são policiais? Eles são policiais? I think he's dead. Let's get out of here. Boże, mogłem go zabić mimo wszystko. No, no to strzelba w akcji. Super celność. Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you.
Okej, są jakieś rzeczy do zbadania, tak lecę przez te korytarze, tymczasem tutaj są ciekawostki, które mogą mi o czymś powiedzieć. Gość nie żyje, okej. Może w tym pomieszczeniu coś będzie na przykład. Proszę, proszę. Zaraz. Tylko co to znaczy? I fajne jest to właśnie, dowiedziałem się czegoś nowego tylko dzięki eksploracji. Okej, strzelba, pistolety. Boże, Max, spokojnie. Sam wypalił. Mniam. Ślady trafień. About the same as before. Looking forward to getting out of this shithole. Ach, Max się zabandażował. Czy coś tu było ciekawego? Trophies and game plans. It had been a very long time since I'd had one of either. Cenega nie przetłumaczyła. Tłumaczenie byli w tym tutaj, jak widzicie, w tym pomieszczeniu. Trochę jakieś takie zabawne rzeczy. Lampkę taką mam. Kurde, fajne detale, podoba mi się. Ja tutaj jestem fanboyem tej gry, więc no, na czacie uważaj. Tak, taktyka na Grecję. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. In there. Tam szybka odpowiedź. W tej grze nie ma dubbingu. Jest tylko napisy. Tylko są napisy, jakby co. Essa porta aqui, peça a porta de pressa. Pariu! Vem, peraí, não me deixa aqui sozinho! O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do dinheiro? Vou meter uma bala na sua cabeça, filha da puta! Hein? Hein, morre, favelado, filha da puta! Eles devem ter ido por aqui. Abre a porta. They seem nice enough. Mina Maxa. Piękne. Were they cops? You tell me. I don't think so. Caralho, porra! Puta que pariu! Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools. Pega! No dobra. O, zaczyna się latające jakieś gazety. Czuć, że się strzelamy, a nie bawimy... A, spokojnie. O, wrogowie zabici w Bullet Time 100, czyli mało, czyli kiepsko. Gdy Max zażyj coś, bo znowu... Patrzcie, jak on przeładowuje, jak on spluwę se podnosi. Jej. Dostał. Ninja. Late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this flapjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. Still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. I might have written a book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote from it. Dobra, snajper. Teraz tak, jak co zrobić, żeby nie zginąć? Żeby tam w niego celować. Piękne loty Maxa. O, jak ich złożyło. Boże, czy gość na górze. Max, wstawaj. To niepotrzebnie się... I hedzik. Nie, animacja tutaj jest fajowa. Boże. Gdzie? Tam.
Ostatnia szansa na utłuczenie. Jak nie, to mi gra wykiluje. Jest! Dostał. Okej, musimy się trzymać razem. To gdzie my jesteśmy? I co mamy robić? Widzę na górę lepiej. Najważniejsze to być na górze. Oho. Dobra. Kogo mi dali? Okej, mam się trzymać niego. Warto pamiętać. Okej, tylko Max, biegniemy. Weź strzelbę. Też nie, ta strzelba jest kurde fajna, ale ja potrzebuję celności. Okej, tam są painkillery. Zapamiętać. Jeden zdjęty, drugi zdjęty. Na razie jest dobrze. Okej, Maxik, trzymaj się. Wszystko ode mnie zależy. Leżeć. Okej, spadamy. I nie zgin, nie wystawiaj głowy tak, bo znowu ci coś strzeli do niej, że tak powiem. Może dobrze, że Max z tobą jest. Okej, zażywam ostatniego bólobójcę. Ech. Jest. Drań. O. Ten moment można bez strzelania przejść. No kurde, no ja tak się rzucam. Okej, sprawdźmy jeszcze teren. Zaraz. Latarka? The smell in this place reminded me of how long it had been since I'd had any food. A drinker eats when he's loaded. A real drunk eats when he's not. I Maxis jest głodny. Pamiętajcie, głodny nie jesteś sobą. Ale ja jadłem, więc ja tutaj akurat jestem znośny. Alan Wake, tak! Nawiązanie jest, trzeba ich przyświecić najpierw. Okej, okay, uwaga, będzie bullet time. Ah. Introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Chyba dostał, chyba zatłukłem. Gdzie ci snajperzy? Tutaj. Boże, co się dzieje? Kurde, dzięki! Uratował mi tyłek. NPC się przydają. Guy was getting annoying. How the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. I painkillery wezmę. Dzięki za uwagę. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Stay here, cover me. I'll go after him. Hey, keep your headset on. Okay, człowiek z latarką, Alan Wake wraca. Tylko tym razem tak jak powinien wyglądać. Okej, okay, Boże, tak się tam przykabacił, że się wystraszyłem, że żyje. Mało amunicji. Człowiek z torbą, który ucieka. Okej, Maxik. Muszę dojść do jakiegoś najbliższego miejsca, gdzie będę się mógł ukryć. Okej, i amen. No i zdrąbałem. Tak to jest, jak się szarżuje. Ale jak tutaj podejść sprytniej? Zaraz. Jeszcze raz, biegam tutaj. Dostałem szansę, Boże. Zaraz, szybko, teraz myślenie. Gdzieś tu jest jakieś miejsce, gdzie mogę się ukryć. Tu. No nic, trzeba ich wyhedować po prostu. Hedzik. Okej. Okay. Zmiana, może dwa ostatnie pociski. Jeden pocisk. No i zostało mi... Mam drugi pistolet na szczęście, dzięki Bogu. Max, leż. Napięcie jeszcze nigdy nie sięgnęło tak wysoko. Co to jest? Hedzik na brzuch. Oh, again.
Chowaj się za... Ale tu nie ma właśnie osłon, no i coś... Tutaj jest coś, ewentualnie to. Tylko tyle, to mnie może zbawić. Tę latarkę muszę... Boże, będzie krucho, ale podoba mi się, bo jest taktycznie. Tylko gdzie się ukryć? Dobra, wypstrykam ich, ukryję się za tą osłoną, więc tak, główka... No dupka, że tak powiem, przepraszam. No, to nie jest zmiarcienie, to jest poziom hardy, on naprawdę jakoś satysfakcjonujący jest twardy. Okej, który to do mnie strzelał? Okej. Mam 15 naboi. Wiem, że jest krucho. Gra mnie wpakowała w takie durne miejsce, że nie mogę nic zrobić. Jest jak ze starych, dobrych czasów. Popełniłem błąd i tyle. No, dostał. Okej, Maxi, chowaj się. Proszę, proszę, proszę. Nie tutaj, tutaj. Poniżej pasa. 75 strzałów w krocze. I oczywiście w takim momencie dziadostwo. Nie nadaje się na harda. Może nie, tylko coś... Jest głupi moment. Teraz jak pójdę dołem... Tak, dobra, dzięki Bogu. Ta gra nie jest potwornie liniowa. Mogę chociaż sobie podejść z różnych stron. Potrzebuję tak, lepszej spluwy. A, to jest złe. Tory są złe. Okej, apteczka jest. Amen. Źle. Okej, schodzimy na... Jest plan już. A tak, jest karabin. Wiem, wiem, wiem. Karabin jest tutaj na początku. Od razu uciekam w dół. Biegnij, Maxi, biegnij. Emocje, ale po schodach się nie da szybciej. Realizm. Teraz kasujemy tych gości. Okej. Bo on jeszcze żyje. Odpocznij sobie, tak, leży na brzuchu. Okej, idzie ziomal tamtędy. Zniknął. Kurde, jak te takie chomiki, które trzeba trafić. Wyskakujące z tych dziur. Okej, i na maksa. Nie, przeładowuje w trakcie strzału. Okej, coś tam zerwało. To jest ten zły, co rzucił we mnie granata. Znaczy nie, teraz widzę ten granat i... zniknąłem. No! Ale to nie koniec. Pięknie zerwał, masz! Wypluj to z siebie! Haha! Okej, teraz tylko żeby... Kurde, spadanie ze schodów 10 na 10. Dawno nie widziałem takiego fajnego upadku. Pewnie nie wiedzą, gdzie jestem, ale... Nie mam amunicji, nie amunicji, nie amunicji. O, Boże, nie, Maxi, biegnij! Dzięki, dobra. Chcą mnie wykończyć. To nie jest nowością poniekąd. Okej, emocje. Widziałem jeszcze jednego tutaj. Jest zasłona, wreszcie. Wezwij armię Kerbali. Modlę się teraz tylko o save pointa, o apteczkę, żeby nie wyskoczył tu jakiś wielki, zły przeciwnik. Zaraz pozbierać amunicję, przeszukać, może coś w koszu będzie, niech tych kanapki nie zostawił. Wyrzucajcie zawsze jakieś tabletki do koszy, nie wiadomo, czy nie będzie gdzieś... Boże święty. Proszę, żebyś nie miał kolegów, którzy zaraz wyjdą. Wyjdą. Max, nie wychylaj się, proszę. Jest, to był finałowy boss. O, gdzie jest ten, co miał osłonę? No właśnie, Legends 1906 zadał właściwe pytanie. Spadają pięknie. Ładnie, już się nie popisuj. Widzę, że się zaczął tutaj szpanować. O, powiedzcie, że był safe. Że jak teraz zginę... Jest, są magiczne prochy. Max, wybacz, że się w to kopię, ale... Musisz łykać. O. No dobra, tędy przejdę. Zagadka i mam problem, jak ją przejść. All right, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out.
Debs vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro, né? Quem é a menina? É alguma alpinista social aí casada com algum cara. Mesma história de sempre. To jest Max. Tam ktoś zwrócił słuszną uwagę, że to jest ta stara dobra gra, gdzie się modli człowieka apteczkę. I to jest dokładnie to. Max, wracaj tylko tutaj, do ten, za dziurkę. Boże, zabawiam się tymi granatami. Amunicji już nie ma. Teraz tak, muszę wyłączyć tę latarkę. Bo mnie tylko zmęczy zaraz. Wciśnij 9, aby opuścić broń. Teraz, jak się przełączało? Przepraszam was najmocniej. Muszę sobie sprawdzić, w którym się zmieniało przyrządowanie. Bo da się to zrobić. I będę wiedział, jak zmienić ten. Kucnij po... Pod C jest kucnięcie. Czemu o tym nie wiedziałem? Pod G jest turlanie się w ogóle. Kurde, jaki motyw. Dobrze, że to odkryłem. E jest przeskok. Kontrolem jest bieg. Okej, okay, dobra. Ej, czy wiecie, czemu przegrywałem? Tutaj odkrywam ten. V jest wałka wręcz. Dobra. Świetnie. B się przełącza dodatki. O, można wyłączyć światełko. No. Nikogo nie zabiję bez latarki. To nie jest ta gra. Śmiejcie się. Dobra, Maxi. Biegniesz. No to żeśmy poszerzeli. Ale już teraz wszystko wiem. Dzięki Bogu, wreszcie. It's like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Wyłącz latarkę, bo cię będą widzieć, Max. Weź normalną broń. Rzuć się. I trafiaj. Czemu oni nie dostają? Boże, przeładowanie. Okej, okay, ten dostał. Max, wracasz tam do tego, wracasz do budy. Okej, pojechany. Pojechany. No i fajnie, boże, granacik, ale chyba jest poza moim zasięgiem, mam nadzieję, tak? Dobrze. Boże, Max się uderzył czy dostał. Okej, okay, teraz już sprytnie. Więc jest satysfakcja, tak, poziom trudności, satysfakcja, wszystko. Okej, Max bez latarki traci celność. Dobra, zapamiętam to sobie. Ach, Maxik, Maxik. To prawda, bez latarki traci celność. Wstajemy, wracamy, wstajemy, wracamy, wstajemy, wracamy. Kontrolem biegniemy. Niesamowity jest kontrol. Dobra. Au, au, au. Nie, już nie wstaniesz, muszę mieć pewność. Tam na końcu jest jeden dziad. Teraz włącz latarkę, żebyś nie tracił celności. Myślimy, myślimy. Tutaj w tej grze myślenie ma przyszłość. Jeszcze jeden ziomal. Boże, jaki twardziel! Koleś, co ty jadłeś? Jak zatańczył na jednej nodze w ogóle. G turlanie, pamiętam, tylko nie... Co teraz zrobię z tym turlaniem? No sprawdzimy. Turlanie, dobra. Okej, okay, Max, turlaj się. Ach. Dwie sztuki amunicji. 15 sztuk amunicji. Nie wyrzucaj teraz w takim momencie, Maxi. Proszę cię. Dobra, tamten chyba zerwał. Jeden painkiller, dwóch gości. Muszę je pozbierać po nich amunicję. Dobra, jest lepiej. Nie, kurde, no nareszcie jest jakieś wyzwanie. Okej, okay, powinno mu wystarczyć. Max, wstawać od razu, podnosisz się i wracasz. Podnosisz się i wracasz, podnosisz się. I kto cię tam trafił? Gdzieś tam jest ten zły ziomal. Dobra, w ostatniej chwili użyłem painkillera. Tu jest taki system, że gdy mnie trafi gość, a mam jeszcze painkillera, to mogę się odratować zabijając go. Uwaga. Zemsta. O, prosto w klatę, ponad kamizelką z tego co widzę. I dobre, bolało, genialne, świetne. Satysfakcja gwarantowana. Okej, okay, Maxik. Tam jest jeszcze pajac. Rzucasz się. Leży.
kolejny. Trzeba to robić na Maxa Payne'a. No i niech tylko wejdzie mi tu w pole ostrzału. No nic, nogę mu odrąbiemy w takim razie. Jak ktoś nogę podniesie na Maxa, to mu tą nogę Max odstrzeli. Zbierać naboje, tak, tak. Ja zapominam, bo teraz w tych grach to się nic nie robi. No, o, są apteczki. Boże święty, dziękuję. O, latarkę już mam. Czy jakiś ładny, spadaj. Fu. Spryciula. Stawaj, stawaj, Maxik. Co to jest? Claudio, their golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Odpowiadając na pytania z czatu. Będą różne streamy, tylko teraz jest Max i na tym się muszę skupić. Och, dobra. To coś tam się działo? Sprawdzę jeszcze dół. I don't know. Looking for something that ain't here, I guess. Spoko, spoko. Przeszukam sobie tu parę rzeczy, może coś ciekawego wartościowego będzie. Amunicję mam, już nie mogę tego nic stracić. Dobra, to chyba wszystko, co mogłem zbadać. I częściej korzystać z przycelowania. Wiem. Co to za autorek? No co wy, piłkarzyki nie znacie? This Hall of Fame before somebody added my face to the wall. Okej, co powie Max, co się teraz stanie? Looks like some kind of maintenance elevator. Tylko jeszcze zobaczymy. Yeah, I hear you. Where are you headed? I'm going up. I don't know. I'm guessing nowhere nice. Signing the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right, in the upper stands. I see you. Be careful, you got company. Tak, to jest mi nowość. Okej, okay, Boże, co tam się dzieje? Sytuacja, ocenić sytuację. Granacik, nic mi się nie stanie, dole jest paru gości. Okej, zrobimy to po maksowemu, więc... kamikadze totalny. To lądowanie będzie boleć, ale przynajmniej ich tak wytnę. Boże, trzymaj się, Max. Ktoś tam we mnie trafił, gdzieś tam jest. Za reflektorem akurat. Dostał, dzięki Bogu, tak? O, Boże, spadanie ze schodów. Biegnij. Przeładuj. Dobrze. To jest ładna akcja dopiero. Jak on spada. O. Okej, okay, co zostało? Przeładuj, Max, leż spokojnie. Boże święty. Mam lecieć tam. Okej, okay, jest bieganie, pamiętać o tym. Bieganie. Przewroty. Okej, okay, udało się przewrócić. Chyba się, Max jest taki. Leżeć! Przeładuj, Max. Jak mu głowę rozwaliło. Sniper. O, satysfakcja gwarantowana. Kto jest lepszy, Sniper Elite czy Max? Max. Wiem, że apteczki już nic nie zrobię. Gang, I'm ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. I get a run for it. All right. Try to clear you some space. To będzie rzeźnia, podejrzewam. Going back in, bro. Tam ja wiem, że sporo rzeczy ominąłem, mówiąc do ludzi na czacie, ale to jest walka o przetrwanie, tu się już nie skupiam. Stres, emocje, wszystko. O, okej. Okay. Władek chodzi. Pokracznie. Pięknie, moje popisy snajperskie są totalnie nieporadne. Trzeba strzelać z wyprzedzeniem teraz, widzę. O! Spadaj, myszko.
O, po co mi jakiś snajper? W łapkę dostało się. Stygmaty jak wyrżnął. Boże, te sceny zgonów są piękne. Kurde, ładnie biegnie, ma dobry czas. Teraz nie mogę sterować, żeby nie było, że tej gościa olewam. Dostał. Gdzie jest drugi? Okej. Po drugiej stronie barierek. Okej. W co dostanie tym razem? O, zaraz nad kamizelką. Miny jakie piękne robią. Nie kampić. No muszę, to jest niestety taka gra. On mi pomagał teraz. Gdyby on tak, kurde, rozwalał tych gości, jak mnie osłaniał. Ech, to by było to. Okej, gdzie teraz? Prawa. Tylko mówię, że podaję na mojej prawej, tak? Nie mogę... A, mogę oddalać, dzięki Bogu. Okej. Boże. Jak się fajnie zorientował. Dobra. Nade mną. To nade mną, to znaczy... Jak ich zdejmuję w ogóle. Okej. Świetne. Satysfakcja jest dużo lepsza niż w Sniper Elite. Ale grałem tylko w demie. Co będzie? Kręgosłupik. O, jak się rozpłakał. Okej, biegnij, biegnij. Okej. Dobra. Jeszcze o barierkę. Clear, Max. Damn, bro. That wasn't fun. Ta kamera jest świetna. Listen to me. You head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. God damn it, Max. Shit. Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch. Okej, kolejny snajper. Nie, te praca kamery, spójrzcie tylko na to. Jaka potęga. Rockstar Vancouver, jak się dowiedziałem, to zrobił. Niesamowicie, muszę sprawdzić co oni... Boże, Max. Tak, Max Zajcew, dokładnie, Ignacy Konstanty Miskiewicz. I na jakim poziomie gram? Podkreślam, to jest hard. Staram się. Okej, okay. Rea Acceso Restricto. Acceso, nie wiem, się, nie znam portugalskiego, niestety lamerstwo. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos, I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Oh, Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops, military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? The guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Jesus, they've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. Wszystko idzie po myśli, oczywiście. Also, giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on. We gotta get out of this place. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Dobra, pan sniper.
Okej, okay, może nie mam już tak, nie mam pankillerów. Nic nie mam. Amunicję na wyczerpaniu. Jestem zdesperowany. No dobra, tak się kończy desperacja po prostu, okej. Okay. Przepraszam was. Tak, mała przerwa, ja od razu mówię, o 9 kończę, zaraz, zobaczę, tutaj nie ma jakichś apteczek. Dobra, czy gra dzięki Bogu nie jest taka chamska i po restarcie daje mi full zdrowia, ale to i tak jest niedużo. Okej, coś tam trafiło, tylko skąd? Biegnij, Maxi, biegnij. Kurde, zwróćcie uwagę, koszula. Jak mu się wygina, kiedy biegnie. Fałduje się koszula. Jaka rewelacja. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Koszula się fałduje. Nie dość, że widać nogi, to jeszcze fałduje się koszula. Okej, teraz inteligentnie. Tak, i spodnie też. To silnik Rockstar to sprzeda ludziom od mody. Gonna drag this out. Dobra, dwóch gości położonych. Trzeci, kurde, zawsze jak się rzucam, to Max będzie miał znowu być. Nie dziw po tym, że żyga. Boże, nie, chciałem go ładnie z ręki wykończyć, ale widzę, że się nie da. Okej, okay, gdzie mi to wsadzi teraz? Okej, okay, ale teraz jestem już, to już jest koniec dnia dziecka. Jeszcze tylko 3 godziny. Chłopy, nie mam teraz serca. Koniec z wami. A że się koszula fałduje w ten sam sposób, żawce, to spoko, no ale się fałduje. I się poci Max w ogóle. Dawno się mi nikt nie pocił w grach. Zatkało, co? Miał znak na czole teraz. Znak Payna. Zorro zostawiał Z, Max zostawiał takie coś. Dobra, na górę. Okej, I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Spokojnie, spokojnie. Boże, jak to jest możliwe? Jest możliwe, no nie mam apteczki ani niczego. Tak, są nowe czasy teraz. Teraz sprawdzamy, czy koszule się fałdują. Okej. Okay. Frajerzy tutaj wysadzeni. Muszę dojść z jak najlepszym stanem zdrowia. Z czym ja tam jeszcze dysponuję? Nie, pistolet jest dobry. Następny. Spokój, skupienie. Może przeładować zachciałem się. Wstawała mu główka i dobrze. Okej, okay, full zdrowie. Dwóch gości, trzech gości na górze i tyle. Nie próbować żadnych, nie przekombinowywać, widzę, tutaj nie wolno kombinować. Są w tej grze speed save? Nie, to jest normalna, trudna gra dla ludzi. A zdrowie się nie odnawia, apteczek nie ma, nic. Są, trzeba wykorzystywać dobrze mechanikę i to mi się podoba. Jest sprawiedliwość, oni umierają po jednym, ja po jednym. Boże, ty jeszcze żyjesz? Mam nadzieję, że już po nim. Nie, tutaj nie można się bawić. Czy od ty... Pięknie, pięknie wyglądasz. We've half destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. Okej, okay, zdrowie w nie najlepszym stanie. Kurde, myślałem, że go zabiłem. A tu taki numer, ale safe był tutaj na szczęście, więc luz. Mam nadzieję. Nie, przepraszam. Okej, okay, ostatnia akcja. Okej, okay, jest ciężko w takim razie. Co zrobi fikołka? Okej, mam tylko jedno zdrowie, co najgorsze.
jak zginę, to od checkpointa mam zdrowie. No tak, dostaję nowy pokład. Boże, rzuciłem się nerwowo, jak koleś nie wyszedł. Max, spokojnie, rzuć się już teraz. Boże, się przewrócił jeszcze, po kostkach. O, dobra. Ta gra jest genialna. Teraz dobrze mi zrobi jednak to. Ale to za chwilę. Okej, okay, Akimbo nie chce, mimo wszystko idziemy. Okej, I'm going up. Believe me, I ain't gonna drag this out. Głowa i trzeci. Jeszcze jest jeden. Nie dać się ponieść emocjom. Czajk, okej. Żadnej litości. O, Maksik, uwielbiam cię. Okej, jesteśmy już na samej górze. We'd have destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange. Turlanie się, jasne, turlanie się i kucanie. Boże, o tym muszę pamiętać. But only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. O, tak. Wisienka na torcie, czerwona wisienka. Okej, Max, spokojnie. I Max potrafi jeszcze biegać szybko, o tym też zapominał. This is a bad idea. Teraz, co on mi kazał użyć? Czuję, że to będzie coś teraz tutaj niezłe jazdy będą. Okej. Max ma styla. Ja. Ktoś pyta mnie o cenę tej gry. Nie wiem, dopiero gram, ale jest świetnie. Oho, przygody. A gente está sendo pago para pegar o dinheiro. Não aqueles dois. Tá bom. At least we know where she is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure. Trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar, drunk on self-pity. Jaki music w ogóle? I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives, and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Oh, hey, where's the women? I need to get laid. Put the music up! These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony, his dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Thanks, Timoxa. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah. Co Maxim zrobi? Gran Torino. Nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say. Very funny, old man. Very fucking funny. That's hilarious. Yeah, has been washed up old cops. You go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah. Where's the little old lady? Or. How you got involved with killers? Oh. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear?
Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, don't disrespect my family. You ain't got the right. Hey, you don't take that from this punk, Tony. I ain't taking nothing from him. God hasn't already deprived him of. But I might start anytime. Now say you're sorry. Say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. Right, I will blow your brains all over this fuck counter, this every fucking where. Come on, Tony. Calm down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Marty, don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Hey. Thank you. Now get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on. I'm fuck off. I'm coming back for you, yeah. You fuck. I look forward to it. Yeah? Stay right here. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah. Mistrzostwo. Max fucking Bane. How you doing, man?